Cześć, fajnie, że jesteście dzisiaj. Dzisiaj będzie delikatniej. Dzisiaj będzie pilates, czyli angażowanie mięśnia poprzecznego brzucha, czyli tak naprawdę tego, który jest odpowiedzialny za to, żeby nasz brzuch był płaski. Oprócz tego popracujemy jeszcze troszkę na mięśnie stabilizujące, czyli te, które są bliskie kolan, bliskie bioder i stawów więzadłowych naszego kręgosłupa. Dzisiaj delikatniejsza muzyczka. No, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Proszę, żebyście później napisali, jakie właśnie były wrażenia. Pod koniec też się troszkę nauczymy oddychania, techniki oddychania teraz, dlatego że niestety musimy nosić właśnie maseczki. Bardzo ważny jest właśnie sposób, jaki będziemy oddychać. Tak? Także dużo osób ma z tym problem, a dobrze wiemy, że to jest jedna z najważniejszych funkcji naszego organizmu. Dobrze, więc zaczynamy. Będzie Wam potrzebna mata, tak naprawdę nic więcej. Może woda, jeżeli będziecie mieć w okolicy, ale tylko w razie czego, żeby się napić. No i dobry humor, tak? No dobrze, zaczynamy. Najważniejsze jest to, żeby ułożyć nasze ciało w sposób naturalny. Nie chodzimy w ten sposób, staramy się też nie wstawać w ten sposób, dlatego że zamykamy pozycję i od razu jest ona wtedy nierówna, tak? Więc bardzo ważne, żeby rozłożyć nasz środek ciężkości na obie stopy, nie stawać na przeprostach, czyli nie robić takiego przeprostu kolan, dlatego że wtedy obciążenie idzie na więzadła krzyżowe między innymi i nie angażowane są w sposób prawidłowy mięśnie. Środek ciężkości rozłożony jest pomiędzy wszystkimi trzema częściami stopy, czyli tak, mały palec, duży palec i pięta. Czyli nie przechodzimy na zewnątrz, nie przechodzimy do środka, nie załamujemy właśnie pozycji, tak żeby właśnie i zewnętrzna część naszego organizmu, nóg pracowała, plus wewnętrzna część. Bardzo ważne też jest, żeby lekko spiąć mięśnie brzucha, czyli nie stoimy z takim wyprostem brzucha do przodu, tylko staramy się go między innymi lekko wciągnąć poprzez taki wciśnięcie brzucha w stronę kręgosłupa. Na początku może być to dosyć trudne, no ale z czasem ten mięsień jakby zatrybi i będzie wiedział, dlaczego ma robić różne pozycje, na przykład właśnie stabilizujące nasze ciało. To jest centrum naszego ciała, więc bardzo ważne, żeby właśnie ono było silne, tak? Kolejna rzecz, mamy już stopy, mamy kolana, mamy biodra, mamy brzuch, barki, tak? Że teraz smartfonów, wiadomo, no też oczywiście książek, załamujemy pozycję. Plus to, że nasz system życia sprawia, że na przykład mamy bardziej zestresowani jesteśmy i stres kumuluje się w barkach, czyli załamujemy pozycję. Więc bardzo ważne, żeby barki wycofać, otworzyć klatkę piersiową, dłonie mieć na szerokość barków. Więc to jest pozycja pierwsza. Wtedy staramy się oddychać górną częścią naszego organizmu, górną częścią właśnie przepony, czyli górną częścią tutaj mostka. Mamy nogi na szerokość bioder, dłonie tak samo wzdłuż. No i robimy wdech nosem. Staramy się unieść i wydech ustami opuszczamy. Czyli tak jakby tutaj szła mniej więcej taka winda, która idzie do góry i wydech schodzi do dołu. Robimy wdech nosem. I wydech ustami. I tutaj, tak jakby nam się pasek taki zaciskał. Wdech. Zaciska nam się wszystko tutaj. I wydech. Rozluźniamy. Pierwsze właśnie oddychanie za nami. Następnie unosimy raz jeden bark. Wdech. Wydech opuszczamy jak najniżej. Do góry, do ucha. I wydech do góry. Wdech nosem. Całe zajęcia będziemy właśnie w ten sposób oddychać. Czyli wdech nosem, wydech ustami. Oczywiście są różne techniki oddychania, ale pilatesowa jest taka. Wydech. Wdech i wydech. Bardzo ważne, żeby bark szedł jak najwyżej do ucha i jak najniżej dłoń została opuszczona. Wdech, wydech. Góra i dół. Można się uśmiechać. Dobrze. I oba ramiona proszę. Wdech i wydech. Wyobraźmy sobie, że mamy skrzydła. Staramy się złączyć barki z tyłu. Tak? Wdech i wydech. Barki, łopatki, tak? Czyli tu do góry i do dołu jak najniżej, kolana dalej ogięte. Wdech, wydech. I ostatni raz. I teraz tak. Otwieramy klatkę piersiową, palce szeroko, mostek do sufitu, wydech. Sufitu, no. A teraz mamy inną przyrodę. Wdech do środka. Wydech. Piękne niebo. Właśnie. Wydech.
rozluźniamy całą górę. Wyobrażamy sobie, że mamy jakieś ciężarki w dłoniach. Wydech. I wydech. Ok, i spleśmy palce z tyłu. Czyli wygląda to w ten sposób. Latamy. I staramy się mostek jak najwyżej skierować do nieba, do sufitu, tylko nie opuszczamy głowy. Nie rozluźniamy głowy. Ok, następnie. Przechodzimy do przodu, otwieramy klatkę piersiową, robimy wdech, unosimy jedno ramię. Bardzo ważne, żeby nie podnosić tego barku tutaj. Nie jak pływamy, jakbyśmy pływali, tylko staramy się mieć go w dole. To jest naturalne ułożenie, czy tak jakbyśmy chodzili w ten sposób, tak? A my nie chodzimy oczywiście w ten sposób. Więc wdech, wydech. Wdech, wydech. I wyobraźmy sobie, że staramy się ramię kierować za ucho, mając je w miarę możliwości proste w łokciu, tak? Czyli nie tu, tu, tu. Mam nadzieję, że macie też lustro obok siebie. Fajnie właśnie też korygować swoją pozycję. Wydech. Dobrze. Następnym razem podnosimy biodro po skosie. Jest to troszkę trudny element, ale fajnie naoliwiamy sobie kręgosłup. Wydech. Wydech. Podobne elementy będziemy wykorzystać również na zajęciach zdrowych kręgosłup, dlatego że bardzo dużo rzeczy inspirowane jest właśnie z pilatesu. Wydech. Pilates pochodzi właśnie z baletu. To twórca ćwiczeń, tak się nazywał pilates. On przygotowywał właśnie osoby z ćwiczeniami do różnych pokazów właśnie. Wydech. Wydech. Dobrze. Oba ramiona wspięcia na palce. Wdech. Przytrzymaj. Wydech. Wdech. Jak najdalej. Wydech. Staramy się przytrzymać lekko, żeby całą naszą pozycję wyprostować, tak? Wyciągnąć sylwetkę. Teraz często załamujemy pozycję, jesteśmy przygarbieni. Wydech. Przez właśnie system, jaki mamy pracy między innymi. Wydech. I staramy się przyciągnąć. No i następnie robimy wdech, wydech, przyciągamy się na zewnątrz. Wyobraźmy sobie, że znowu mamy skrzydła, wdech, wydech, wdech. Bardzo ważne to, żeby pilates ćwiczyć właśnie boso bądź ostatecznie w skarpetkach. Wydech, wdech, wydech. Chyba, że jesteśmy na trawie, to wtedy buty. Wydech. Dobrze. Ostatni raz? Dobrze. Dłoń na biodra. Miednica, tył pochylenie, kolana lekko ugięte, tył pochylenie, co oznacza, że mamy naturalne ułożenie. Pokażę mniej więcej o co chodzi, czyli nie mamy tej pozycji, tylko staramy się ściągnąć brzuch i mieć tutaj naturalną lordozę właśnie naszego kręgosłupa lędźwiowego, tak? Czyli nie wyciągniętą, nie tutaj jest właśnie zwiniętą, tylko staramy się ściągnąć. Kolejna rzecz, jak już mamy na naszych kolcach biodrowych, robimy tył pochylenie i przód. Tył i przód. Tył i przód. Rozluźniamy, tak? Bardzo ważne, żeby rozkołysać właśnie nasz odcinek lędźwiowo-krzyżowy, bo nie dość, że angażujemy właśnie wszystkie mięśnie dna miednicy, plus rozluźniamy sobie odcinek lędźwiowy. Często właśnie różne bóle właśnie nam się pojawiają w odcinku lędźwiowym. Tylko fajne jest to ćwiczenie, żeby je rozluźnić. Wydech. I pracuję na mięsień poprzeczny brzucha. Wydech. Ostatni raz. Dobrze. Mieliśmy przód, tył. To teraz staramy się zrobić kółeczka. Cieplej się zrobiło. Więc może będzie widać. Jak mi się zrobi zimniej, to się ubiorę. Wydech. Raz. Poszło. Dobrze, rozluźniamy, tak? Będzie po prostu bardziej widać, jak pracują niektóre właśnie moje mięśnie. Że mięsień poprzeczny ma nam pracować. Tutaj, ten. I kółeczka biodrami. Dobrze. Druga strona. Wydech. Kołysanie biodrami. Często właśnie różne boleści są przez to, że mamy pospinane biodra. I nieaktywne właśnie mięśnie wszystkie tutaj. Dobrze. Były biodra, staw biodrowy, czyli ta część tutaj. Bardzo ważne, żeby ją naoliwić. Ta panewka jest taka właśnie w stawie biodrowym. Trzeba ją robić taką, tak jakby nasmarowywać, jakbyśmy coś właśnie chcieli tam kręcić ciastem.
dietetyczny. Z buraka. Druga strona. Palce, stopy. Bardzo ważne, żeby na dużym palcu, tak? Wdech i wydech. Wdech i wydech. Cały czas. Stopy są oczywiście początkiem naszego organizmu. Palce, stopy. Rozciągamy. Wiem, że niektórzy mają haluksy albo buty. Druga strona. Nie, no nie zdejmuj. Wydech. Wdech. Ćwiczy z nami tutaj jedna koleżanka, więc... Druga strona. Czy wszystko ok? Tak? Palce, stopy. Rozciągamy. Śmieszne, ale bardzo ważne, żeby aktywować cały grzbiet stopy też zewnętrzny. Tak? Dobrze. Jak się czujecie? Tak. Wszystko w porządku? Tak? Dobrze. Więc tak. Były stopy, były biodra, były kolana, były barki. Więc teraz zrobimy rolowanie kręgosłupa. Rolowanie kręgosłupa, bardzo fajnie go naoliwia wszystkie przestrzenie międzykręgowe, tak? Różnymi substancjami. To jest bardzo ważne, żeby był mobilny. Czyli rolując kręgosłup, mamy ugięte kolana. W ogóle robiąc jakiekolwiek rzeczy z podnoszeniem albo kierowaniem do dołu, mamy ugięte kolana. Ramiona wzdłuż ciała, robimy wdech, początkowy tylko. A potem oddychając swobodnie robimy rolowanie, czyli najpierw głowa, dół, robimy wdech i oddychając swobodnie rolujemy górę. Pokażę Wam z boku, bo z przodu może jest taka sytuacja, ale z boku, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. Dobra, poprawię sobie tutaj, patrzcie. Kolana są lekko ugięte, patrzymy przed siebie, robimy wdech, tak jak pokazywałam wtedy mostkiem góra. Głowa, rolujemy. I góra. Powoli, bardzo fajnie rozluźnia, to też napięcie niweluje kręgosłup. Dobrze, barki ściągnięte. Dobrze, kolejna rzecz, więc było przód tył. Stopy na zewnątrz, kolana na zewnątrz. Bardzo ważne, robiąc różne właśnie rzeczy, jeżeli chodzi o, nie wiem, niektórzy może na przykład ćwiczą albo początkowo zaczynają właśnie ćwiczyć, bardzo ważne, żeby nie załamywać kolan do środka i żeby kolana szły tak jak stopa. To taki właśnie, to jest przysiad plie tak zwany. Kolana na zewnątrz, robimy wdech, otwieramy klatkę piersiową, palce na zewnątrz, wydech, zagarniamy, by chcieli przytulić kogoś. Wdech, wydech. Do siebie. Wdech, wydech. Palce szeroko, ramiona jak kable. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze dwa. Wydech. Ostatni raz. Dobrze. Dłonie na biodrach, kolana na zewnątrz. Będziemy rozluźniać staw ramienny. Dużo o tym mówię, o ramionach, barkach, dlatego notorycznie widzę właśnie, że dużo osób ma problemy z górą, tak? Szczególnie my kobiety. Właśnie, bo tutaj rączki słabsze, ale bardzo ważne, żeby wzmocnić się, bo wtedy jest fajna, ładna pozycja. Rozluźniamy ramiona poprzez taki ósemkowy, w cudzysłowie, ruch. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, ósemki. Jakbyśmy malowały, tak? Malowały taką szarfę. Oddychamy. Wdech i drugie ramię, czyli dłoń na biodro i drugie. Kółeczka. Kółeczka. Wydech. Dłoń wyprostowana, taka silna pozycja. Jakbyśmy były tak dumne z tego, co robimy, albo jesteśmy nawet na jakimś pokazie. Wydech w teatrze. Oba. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze 8. 6. 5. 3. 2. Ostatni. I teraz tak. Oba ramiona. Będziemy raz jedną stroną wydech. Kierować kolano idzie na zewnątrz. Rotacja, druga strona i patrzymy za ramieniem. Wydech. Wydech. Wydech.
Wydech. Kolano jak stopa. Pupa do tyłu. Spięty brzuch. Wydech. 4. 3. 2. Ostatni. Dłonie na biodrach poproszę i ściągamy stopy raz jedna, raz druga. Przejdziemy teraz do pozycji bocznej. Ja będę specjalnie się ustawiłam do Was bokiem, żeby było mniej więcej widać, o co chodzi. Ale na zajęciach u siebie w klubie robię przeważnie frontem do lustra. Tak, a teraz będę bokiem, żebyście mogli zobaczyć mocniej. Więc tak, rolujemy kręgosłup. Pierwsze z ćwiczeń. Ciężko powiedzieć, jakie macie pozycje, jak wasze ciało mniej więcej pracuje, więc robimy pozycję podstawową. Nogi są na szerokość bioder, robimy rolowanie kręgosłupa, to co byliśmy na rozgrzewce na ogiętych kolanach, robimy wdech. Rolujemy, na początku spojrzyjcie sobie. Tu. Przechodzimy do przodu, do pozycji deski. Stąd, mając proste plecy, wdech i wydech, wracamy. Uginamy kolana, rolujemy góra. Jeszcze trzy razy. Rolujemy ugięte kolana, przechodzimy do przodu. Tu jest wydech. Wdech, wydech. Uginamy kolana, rolujemy. Aktywujemy całą taśmę mięśniową naszego organizmu. Naoliwiamy całe nasze ciało. Dobrze, wydech. Ostatni raz. I rolujemy. Górę. Dobrze, jesteśmy w pozycji podstawowej. Już fajnie sobie przygotowaliśmy. Czy jest z nami jakiś pan może? Bo nie wiem, trzeba mówić pan. Dobrze. Możesz się odezwać, drogi panie, w razie czego. Dobrze, więc tak. Tak jak mówiłam, będą ćwiczenia równoważne, które są bardzo ważne dla naszego ciała, żeby po pierwsze ładnie wysmuklić sylwetkę, po drugie sprawić, żeby ona była silna, a po trzecie, żeby była taka ładna i zgrabna. Tak? Stajemy sobie na jednej nodze. Stając na jednej nodze, zawsze mamy jedno kolano ugięte, to znaczy to, na której stoimy. Będziemy odwodzić nogę i dołączymy do tego pracę ramion. Czyli robimy wdech, wydech do siebie. Oczywiście nie wiem do końca, jaki macie poziom zaawansowania, więc możecie albo nie dostawiać stopy, tak, albo mieć ją w górze. Tak? Robimy 10 powtórzeń. Każdy może w swoim tempie i potem dołączymy. Wdech, wydech. Albo dostawiamy stopę, albo nie. Wydech. Bardzo fajne ćwiczenie na brzuch, na więzadła krzyżowe, na staw biodrowy, jeżeli ktoś ma problemy. 4. Wydech. 5. 6. Spinamy brzuch, wydech. Tutaj, wydech. 7. Wdech. Wydech. 9. I 10. Ogólnie bardziej tak naprawdę czujemy nogę, na której stoimy, ale to jest bardzo ważne, bo wtedy wszystko nam fajnie pracuje w centrum pośladka. Druga noga. Kolano ugięte, bardzo ważne. Ściągnięte barki, pozycja taka wyprostowana, dumna, zgrabna. Nie załamujemy się, tylko takie silne mięśnie. Kolano ugięte. I tak jak mówiłam, możemy dostawić, bądź nie. Wdech, wydech. Bardzo ważne, żeby ramiona kierować jak najdalej do tyłu, ale nie rozciągamy pleców. Czyli nie robimy takich rzeczy. Tutaj. Przed razem tracę równowagę, ja robiąc takie coś, tylko staramy się spiąć brzuch mocno. Wdech, wydech. 6. 7. Wdech, wydech. 8. 9 i 10. Dobrze, jedna, druga noga. Następnie będziemy robić półprzysiady. I teraz tak. Robiąc półprzysiady, bardzo ważne, żeby nogi były równolegle do siebie. Stopa, kolano, biodro razem. Tak?
To jest jedna z ważniejszych rzeczy. Następnie będziemy unosić ramiona i jak unosimy ramiona, pokażę Wam bokiem, potem będziemy przodem, potem w 3D, jedna, druga strona. Więc tak, najważniejsze, żeby nie robić tu, tylko staramy się kierować tu ramiona, żeby otworzyć pozycję. Jest to trudne, ale wierzę, że sobie poradzicie. Dobrze, kolana ugięte, stopy tak jak na początku mówiłam, czyli całe przyklejone. Aktywujemy też mięśnie wewnętrzne, w ogóle myślimy o tym, że one też mają pracować. Wdech, jak najdalej wydech, spinamy brzuch i pośladki. Wdech, może być potrawka, chyba głodna jest, wydech. Wdech, wydech, napinamy pośladki, brzuch. Wdech, jak najwyżej, wydech. Zmuszamy się do wyprostu ramion, wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze 5. Wdech. Napnijmy mięśnie. Wydech. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Patrzymy przed siebie. Jeszcze 2. Ostatni. I teraz będziemy robić to samo ćwiczenie, ale zmuszamy się do kierowania ramion na zewnątrz. Tak jakbyśmy chcieli skierować powietrze za siebie, bądź wodę. Można sobie wyobrazić różne rzeczy. Wdech, wydech, na zewnątrz, wracamy. Wdech, wydech. Wdech i wydech, dłonie na zewnątrz. Jeszcze 6. Jeszcze 5. Jeszcze 4. Jeszcze 3. Napinam pośladki. Jeszcze 2. I ostatni. Dobrze. Wydech. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Możecie teraz troszkę się napić, ale niedużo, będziemy kłaść się na plecach i wstawać z brzucha. Zrobię ćwiczenie podstawowe z pilatesu. Oczywiście jest tego bardzo dużo. Bardzo wiele jest tych ćwiczeń i różne poziomy, zaawansowania z power pilates i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi, żebyście zrobili poprawnie poziom podstawowy, dlatego dopiero później można robić kolejne rzeczy. To chyba logiczne, prawda? Dobrze. Siadamy sobie na swoich pośladkach. Swoich. Jak coś. Dobrze. Ćwiczenie numer 1. Proste nogi w kolanach. Proste plecy. Patrzymy przed siebie. Proste nogi w kolanach to nie są takie. Prawda? No. W razie czego. Palce, stopy wyciągnięte, takie właśnie baletowe. Nie w ten sposób totalnie baletowe, tylko staramy się stopy mieć point, czyli wyciągnięte. Aktywne, ramiona do przodu. I teraz tak. Może się zdarzyć, że nie będziecie w stanie się wstać, więc wtedy łapiemy się dłońmi za kolana i staramy się usiąść dopiero. Nie szarpiemy plecami. Najpierw Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, a potem dopiero zacznijcie ze mną robić, dlatego że możecie w trakcie zrobić to niepoprawnie, ale lepiej, żeby tego nie robić niepoprawnie. Czyli tak, pokażę. Wdech, wydech, rolujemy kręg po kręgu, kierujemy ramiona za siebie, przeciągamy pozycję, wydech i tutaj będzie właśnie to newralgiczne miejsce. Wdech, ramiona, rolowanie, wydech. Bardzo ważne, żeby właśnie ten cały cykl robić wydech i wypuszczać powietrze z płuc. Jest to trudne, bo niestety mamy problemy z oddychaniem większość osób. Łapie powietrze, robi krótkie, nierówne oddychanie, a ważne, żeby zrobić właśnie długi wdech i długi wydech. Oczywiście to tego wszystkiego się z czasem nauczymy, tak? To nie trzeba od razu się nauczyć, tylko spróbujcie. I robimy tyle, jesteście w stanie, tak? Czyli może być pomiędzy 5 a 15 powtórzeń. Ja zrobię 10. Wdech. Ładna pozycja. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I wydech. 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 Wydech.
proste, ładne plecy na końcu. Patrzymy przed siebie, naturalna pozycja. Staramy się maksymalnie wyprostować plecy, ściągnąć mięśnie ramion, pleców, napiąć uda. Ostatni raz. Dobrze, to był poziom podstawowy. Poziom średnio zaawansowany to jest z kolanami ugiętymi. Aktywne stopy przyklejone są do podłogi całą częścią, tak jak mówiłam wcześniej, stopy. Czyli nie przechodzimy na krawędź stopy, nie przechodzimy na wewnątrz część stopy, nie kierujemy nóg do środka. Oczywiście zawsze pod okiem trenera jest to weryfikowane na zajęciach, a teraz jesteście swoimi trenerami, więc postarajcie się być wobec siebie, może nie wyrozumiali akurat pod tym względem, ale tacy dosyć surowi, bo to jest wasz organizm. Ramiona do przodu, wdech i znowu wydech. Wdech i tutaj może być znowu problem, ale napinamy brzuch, wydech, wypuszczamy powietrze. Znowu możemy złapać się dłońmi za nogi swoje. Wdech. Wydech. 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 Zaraz będzie chwila przerwy. Też się napije w tym czasie. Róbcie proszę. Robimy jeszcze 5 powtórzeń. Dobrze. Zrobiliśmy 10 powtórzeń. Następnie dodamy do tego element wyprostu ramion, to co było właśnie wcześniej w rozgrzewce. Chcę mówić głośniej, będę mówić głośniej. Dobrze, uwaga. Wdech, wydech. I teraz, jak wracamy, przyciągamy się maksymalnie. Wydech, wdech, wydech. Nogi równolegle do siebie. Wydech. I wydech. Góra. Stopy przyklejone. Cały czas. Co? Dzień dobry. Zostałem rolkę. No. Staram się opanować, słuchajcie, ale no nie mogę. Dobra, wydech. Dobrze. Połóżmy się teraz na plecach. To ćwiczenie angażowało na mięsień poprzeczny brzucha, czyli ten, i uczyło mięśnie pleców, że mają pracować tylko i wyłącznie opuszczając, a nie podnosząc się. Dlatego, że brzuch powinien nam pracować do przodu, a nie plecy. Często bolą nas plecy przez to, że niestety łapiemy powietrze i staramy się na wdechu wstawać i wtedy niestety tutaj nie mamy miejsca i siły, a używamy wtedy po prostu mięśni antagonistycznych, czyli tylnich, lędźwiowych. Zatem, znowu na mięsień brzucha. Palce, stopy, kolana, biodra na jednej linii. Leżymy sobie swobodnie. Bardzo ważne, żeby kolana były nad biodrami. Nie tu. Tutaj, dlatego że tutaj nie angażujemy mięśnia brzucha, tylko po prostu sobie w cudzysłowie ściemniamy. A my nie chcemy ściemniać, chcemy mieć ładny brzuch. Dobrze. I teraz tak, z wydechem raz jedną nogę opuszczamy, nie dotykamy podłogi. Wdech, wydech. Wydech. Jeszcze. Wydech. Palce, stopy wyciągnięte, staramy się jak najniżej kłaść nogę, tylko oczywiście nie kładziemy na podłodze. Wydech. I wydech. I tutaj nam wszystko bardzo ładnie pracuje. Opada nam noga. Wydech. Dobrze, odpoczywamy.
chwilę relaksu. Następnie będziemy opuszczać obie nogi. Bardzo ważne, żeby to kolano właśnie pracowało nad biodrami, bo wtedy właśnie ten mięsień nam będzie pracował. Jest on bardzo ważny dla nas, szczególnie kobiet, bo fajnie nam się po pierwsze modeluje. Po drugie, wzmacnia nam wszystkie mięśnie i wewnętrzne okolice naszych narządów rodnych. Dobrze. Następnie obie nogi. Kolano, biodro, stopa. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Lędźwia są przyklejone. Jeżeli czujemy, że się odrywają, można nawet sobie złapać za kolce biodrowe. Wydech. Wydech. Kolana nad biodrami cały czas. Jak czujemy plecy, chwilę odpoczynku, albo staramy się zmniejszyć zakres ruchu. Wydech. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatni raz. I wracamy. Ok. Postawmy stopy. Patrzymy sobie w stronę sufitu. Dłonie są skierowane do boku. I kołyszemy biodrami raz na jedną stronę. Raz na drugą stronę. Bardzo fajnie rozluźnia nam to mięśnie nóg. Wydech. I wydech. Pracujemy tylko nogami. W ogóle to jest bardzo fajne ćwiczenie, które możecie sobie zrobić. Oczywiście, jeżeli nie spieszycie się rano tak strasznie do pracy, to właśnie tak się rozbudzić, tak? To tylko chwila, raz jedną, raz drugą stronę. Pokołysać. To chwilę nie zajmuje, jak może nawet minutę. Dobrze, i teraz połóżmy kolana na jednej stronie i popatrzmy w drugą stronę niż kolana. Wydech. I chwilę rozluźniamy się. Wdech. Zmieńmy stronę, wydech. Rozluźnia nam się właśnie mięśnie nóg. One są często właśnie skrócone przez pozycję siedzącą. Dobrze, teraz mamy nogi szerzej niż mata. I teraz będziemy próbować raz jedno kolano kierować do środka, ale patrzymy cały czas w stronę sufitu, bądź jeżeli jesteśmy na świeżym powietrzu jak ja, to chmur. Wdech, wydech, gdzie widzę na przykład słonia teraz w chmurce. Wdech, wydech. Raz jedna noga. Najfajniej jakbyście spróbowały dotknąć kolanem podłogi. Wydech. Jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Dobrze. Przyciągnijmy oba kolana. Chwilę możemy się pokołysać. Dokładnie. Następnie będziemy znowu robić ćwiczenie równoważne, bardzo ważne na część dolną odcinka lędźwiowego plus mięśni brzucha, czyli kołysanie z równoważnym siadaniem, czyli położyć bardziej na macie. Uwaga, kołyszamy się, tak jak małe dziecko, staramy się mieć głowę do kolan, wydech, można dotknąć na początku stopami podłogi, bo następnie staramy się usiąść. Tak? Dół. I wydech. Siadamy. Dół. Stopy razem. Wydech. Wydech. I siadamy. Następnie dołączamy do tego pracę ramion. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze cztery. 3, 2, ostatni. Dobrze. Kolejne ćwiczenie w podporze. Palce dłoni do siebie, kolana są pod biodrami, stopy mogą leżeć. Staramy się teraz poangażować nasze, oczywiście mięśnie brzucha, ale rozluźnić nasz też kręgosłup. Podnosimy ramię. Bardzo ważne, żeby stopa, biodro, bark i dłoń były na jednej linii.
I z wydechem przyciągamy głowę do kolana. Robimy 10 powtórzeń. Wdech. Wydech. Bardzo ważne, żeby palce dłoni były całe przyklejone. Nie zagarniamy w ten sposób, dlatego że za bardzo obciążamy nadgarstek, a staramy się rozłożyć środek ciężkości na wszystkie palce. Bark jest nad dłoń. Wdech, wydech. Wydech. Wyciągamy pozycję, słuchajcie. Bardzo ważne. Jeszcze dwa. Jakiś pan z kompleksami przejeżdża. Druga strona. Dobrze. Zawsze jedna strona może troszkę słabiej nam pracować, dlatego staramy się robić zawsze ćwiczenia symetryczne. No, mamy tutaj troszkę dodatkowych dźwięków, ale to nieważne. Bark, dłoń, całe palce. Ramię. Wdech, wydech. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Wydech do środka. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Usiądźmy na piętach. Dłonie do przodu. Staramy się, oczy można mieć pośladki wysoko, wtedy fajniej rozciągają nam się mięśnie pleców. Dobrze, połóżmy się na brzuchu. Oba ramiona do przodu. Oba ramiona do przodu. Tutaj z kolegą rozmawiam, słuchajcie. Dobrze, głowa na macie. Barki ściągnięte i będziemy następnie podnosić najpierw mięśnie ramion, potem mięśnie nóg, tak żeby aktywować i górną część kręgosłupa, i dolną, i mięsień poprzeczny brzucha. Barki ściągnięte. Podnosimy wydech ramiona. Wdech, wydech nogi. Wdech, wydech ramiona. Wdech, wydech nogi. Napinamy pośladki. Napinamy ramiona, barki. Tył. Ramiona. Nogi. Ramiona. Nogi. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatni. Dobrze, poproszę dłonie przy klatce piersiowej, robimy wdech. Następnie będziemy rolować. Kręgosłup przód, tył. Robimy wdech. Rolujemy, wydech, kładziemy się na brzuchu. Wdech. Wydech. Tył. I robimy tak 5 powtórzeń. Przód. Tył. Przód. Tył. Ostatni raz. Przejdźmy do klęku podpartego. Palce dłoni do siebie, barki nad dłońmi, kolana pod biodrami. Spięty brzuch, ale nie na maksa wciśnięty. Naturalne położenie i robimy wdech. Wydech, koci grzbiet. I wracamy do pozycji prostej. Nie robimy pozycji krowy z jogi. Tylko staramy się zrobić w ten sposób. Wdech. Wydech. Wdech, wydech. Jeszcze dwa. Ostatni. Dobrze, następnie, skoro kierowaliśmy do góry, to teraz będzie do boku. Kręcimy koła kręgosłupem do boku, ale nie pośladkami. To nie teraz. Zdecydowanie. Tylko później. Tylko środek. Tu. Tak? Jedna strona. Bardzo fajnie rozluźnia nam to całe napięcie też właśnie narządów wewnętrznych. Poprawia perystaltykę jelit między innymi. Podkręca metabolizm też, dlatego że wszystko wraca na miejsce.
wszystkie narządy wewnętrzne. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Jeszcze dwa. Ostatni. Dobrze. Usiądźmy sobie w siadzie skrzyżnym. Powoli będziemy kończyć. Porozciągamy się jeszcze, jeżeli chodzi o górną część pleców. Za tydzień będziemy energicznie zdecydowanie ćwiczyć. Bierzemy ramię. Za tydzień aerobox, czyli coś, z czego się w sumie wywodzę, ze sztuk walki. Tak naprawdę pilates był później, dlatego że właśnie trzeba było wyciągnąć nasze te mięśnie. Tak, więc bark, wydech. Będzie energicznie, razem z pokojem na lato. Dokładnie, wydech. Otwieramy pozycję, wdech. Tak, tutaj dziewczyny powiedziały, że też będą ćwiczyć. Tak, zdecydowanie inny. No a na koniec zdrowy kręgosłup stricte. Dajcie znać, jak dzisiejsze wrażenia, czy jak Wam się podobało, czy są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Wydech. Na wszystkie pytania. Zmiana, wydech. Na koniec zrobimy jeszcze technikę dokładnie oddychania, tak jak mówiłam. Jeszcze się chwilę porozciągamy. Wydech. Otwieramy pozycję, patrzymy przed siebie. Przód. Barki ściągnięte, tak jak mówiłam. Bardzo ważne. Wtedy staramy się nie kumulować napięcia w karku. Zmiana. Wydech. I spleśmy palce z tyłu. Mostek do góry, wydech. Dobrze, rozluźniamy. Tak jak mówiłam, nauka oddychania. Wchodzimy sobie dłonie na żebra. Całe tutaj staramy się je tak jakby złączyć. Palce dłoni do siebie. I teraz wyobraźcie sobie, że chcecie rozsunąć palce, robiąc wdech i otwieramy przestrzeń międzyżebrową. Robimy wdech. Wydech, wracamy. Robimy wdech na trzy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Żebrami musimy otworzyć pozycję. Otworzyć przeponę. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa. Wydech. Ostatni raz. Wydech. Łączymy. Bardzo ważne. Tutaj otwieramy całą przeponę. Miejsce. Dotleniamy nasze ciało. Dłonie na kolanach. Jedną dłoń kierujemy za ucho. Po skosie robimy wydech. Głowa idzie do kolan. Rozluźniamy bark od strony rozciąganej. Wdech, wydech. Rozluźniamy bark od strony rozciąganej. Ok, i swobodnie głowę kierujemy na boki. Bardzo powoli, staramy się nie robić szarpanych ruchów. Powoli, żeby napięcie właśnie zniwelować w karku, w szyi i dotlenić mózg. Często właśnie różne boleści głowy czy migreny są przez to, że mamy poskracane takie mięśnie tutaj przy czaszce, więc staramy się je, bo mamy taką pozycję stresującą, wszystko pozamykane, żeby rozluźnić taką szyję, wyciągnąć. Tak? Dobrze. Rolując powoli kręg po kręgu, tak jak robiliśmy to na rozgrzewce, na ugiętych kolanach, staramy się stać. Powoli, nie spieszymy się. Głowa na końcu. Jeszcze jedno zrolowanie. Najpierw głowa. Wdech. Wydech. Oczywiście docelowo staramy się robić cały wydech
całą odległość, ale jest to dosyć trudne na początku. Dobrze, nogi na szeroko i bioder. Otwarta pozycja. Robimy wdech. Wydech. Rozluźniamy nadgarstek. Wdech do środka. Wydech. I tylko wdech. Wydech. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam serdecznie za tydzień. Mocno energetyczny trening aeroboksu z elementami uderzeń, kopnięć i różnych takich, żeby się wyładować w tej sytuacji, którą właśnie mamy. A potem za 2 tygodnie zajęcia zdrowy kręgosłup. Zapraszam też do śledzenia mojego profilu Trenuj Dalej, to jest mój klub, plus oczywiście mojego profilu prywatnego Marta Kosińska Trenuj Dalej, jakby inaczej. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie do mnie, chętnie odpowiem. Fajnie jest mieć kontakt z osobami, które ćwiczę, ja tak najbardziej lubię. Nie przepadam tak właśnie za rozmową do telefonu, ale dla Was bardzo chętnie pogadamy sobie. Dziękuję, do zobaczenia i miłego dnia Wam życzę.